Wielu pacjentów zadaje nam pytania, na jak długo starcza korekta soczewką Fakino lub jak długo soczewka Fakina może zostać w oku. I tak naprawdę wszystko zależy od parametrów anatomicznych po wszczepie soczewki Fakinnych do oka. Jeżeli parametry anatomiczne są idealne, to znaczy odległości sztucznej soczewki do naszej naturalnej soczewki są odpowiednie, taka soczewka może zostać nawet, jak pacjent jest w wysokim wieku, ma 70 lat, 80 lat i czekamy wtedy na inne parametry anatomiczne naszego oka, na przykład naturalny rozwój zaćmy i w takim wypadku usuwamy soczewkę Fakino i równocześnie usuwamy zaćmy i zastępujemy to inną sztuczną soczewką, która tak samo potrafi skorygować wady wzroku. To wszystko zależy od badania wstępnego, od odpowiednich pomiarów. Mając odpowiednią technologię, którą możemy użyć do odpowiedniego obliczenia parametrów anatomicznych soczewki, możemy przez to tak samo zwiększyć bezpieczeństwo zabiegu, zmniejszyć niebezpieczeństwo długoterminowych komplikacji, na przykład, że pacjent może mieć przedwczesną zaćmę. Dlatego badanie kwalifikacyjne oparte na jak najbardziej zaawansowanej technologii jest tutaj kluczowe.